Dzień dobry widzowie i kupujący. Z racji tego, że obiecałem pani Ludmile, która mnie tak ładnie obcięła, że wspomnę o niej na filmie. Więc słowa zawsze dotrzymam i nagramy przy ładnej fryzurze tą ładną BMW-czkę, która tutaj stoi. Proszę bardzo, moi mili, jest to BMW serii 5, generacja G30. Tutaj w mniej spotykanej odmianie, ponieważ jest to BMW w mild hybrid, czyli dwulitrowy benzyniak z dołożoną hybrydą o mocy 258 koni łącznie. Ta wersja nazywała się E-Drive, no i występowała dopiero chwilkę później, chyba po wystąpieniu tego wyjścia tego auta na rynek. Jak widzicie, wóz jest w sedanie, jest to oczywiście automat, jak to w hybrydach bywa. Pojemność silnika wam wspomniałem, auto było serwisowane do końca w BMW. Cały rakier jest w oryginale i jest to dość ważne, ponieważ te samochody do tej pory są dość drogie, no bo praktycznie dopiero niedawno zadebiutował następca i do tej pory wyglądają świetnie, bo naprawdę BMW w końcu się postarało, według mnie jest lepsza od F-ki wizualnie, no i bardzo dobrze jest też wyposażona. Tutaj trzeba wspomnieć o takim wyposażeniu, na przykład jak przyciemniane szyby z tyłu. Nie wszystkie miały reflektory LED adaptacyjne, które naprawdę bardzo ładnie oświetlają drogę. Za to warto dopłacić. Sam w swoim aucie mam, więc wiem, co mówię. Jest jeszcze aktywny tempomat, składane lusterka. Oczywiście ostrzeganie w tych lusterkach, czy coś się znajduje na drugim pasie ruchu. Mamy z tyłu kamerę cofania, czujniki parkowania z przodu i jeszcze parę bajerów, takich jak na przykład te czujniki tam u góry w szybie od zmierzchu, od deszczu. No i oczywiście jest też czujnik od fotochromatycznego lusterka wstecznego, który chyba widać taką małą białą kropeczkę. Teraz jak na nią patrzycie, tylko te wersje E-Drive miały taki jakby niebieski pasek w nerkach. One oczywiście się, te klapki w nich otwierają, aby auto chłodzić. Jeszcze parę takich akcentów, że macie wersję hybrydową, jest tutaj zawartych, na przykład jak niebieski tutaj ten kapselek do felg. Felgi podobno są założone lżejsze, tak gdzieś wyczytałem. Tutaj jest klapka do ładowania, no i też oczywiście macie napis E-Drive. Otworzę wam, zobaczycie sobie, jak wygląda tutaj taki wtyk. Prezentuje się dobrze. Pojeździłem nawet trochę na tej prądzie. Fajnie się jedzie. Jest nawet inaczej troszeczkę to skonstruowane niż na przykład w Toyocie. Możecie sobie ustawić wiele różnych trybów. Czy się ma ładować, czy ma jechać na samym prądzie. Toyota też to ma, ale wydaje mi się, że raczej przy tym stałym ładowaniu nie jest to tak mocno skonfigurowane. Tak samo i na tylnym słupku macie napis E-Drive. Z tyłu oczywiście reflektor wersji LED. Dwie rury, z jednej się kopci, bo jedna jest od silnika spalinowego, druga po prostu taki bajerek. Co jeszcze warto wspomnieć? Bardzo ciekawy kolor, bo jest to taki ala brąz, ala taki ciemny, można by było powiedzieć, popiół, grafit, zależy oczywiście jak pada słońce. No, wóz jest bardziej skonfigurowany według mnie elegancko niż aby się przed kimś popisać, no bo felgi macie 17, a wyposażenie nie jest biedne, naprawdę jest ciekawe. Tak samo jak widać jest duży szyberdach, nie wszystkie wozy to mają, więc też duży plusik. Sam powiem wam, myślałem o tym samochodzie przed zakupem Audi S6. Ja chciałem akurat 3-litrową benzynę. Bardzo mi się podobało to, że we wnętrzu mamy też fizyczne przyciski, a jego konkurent, czyli Audi A6, C8, no niestety ma same tablety, co nie zawsze jest wygodne. Jeszcze może się wypowiem o stylistyce. Według mnie pierwsza w końcu BMW-ka, która wróciła do dobrego designu, podoba mi się. Przód jest taki masywny, wielki, przypomina wszystkie po kolei serie, jak zaczynało się, których ja bardziej znałem. Ja zacząłem od E34, E39, widać tu delikatne nawiązania do E39, bo jak widać cała lampa jest mniej więcej w takim kształcie. F-ka mi się nie podobała, dla mnie to był taki wielorb, ta już jest bardziej taka skrojona troszeczkę pod wygląd poprzedniej
siódemki. No i naprawdę jest to masywny samochód. Spójrzcie, jak wygląda tutaj maska. Maska to spokojnie można by było powiedzieć 1,5 Seicento. No i też wizualnie naprawdę ładnie utrzymana. Nigdzie nie ma jakiegoś kopnięcia, wgniecenia przy oryginalnym lakierze i przy 7-letnim pojeździe, bo to jest 2017 rok. Naprawdę dobry wynik. Jakaś minimalna ryska na zderzaczku się znajdzie, ale według mnie przy przebiegu 214 km jest to przyzwoity wynik. No bo to nie jest przejechane 10 tysięcy, żeby coś się nie mogło totalnie wydarzyć. Oczywiście nazywa się 530e, bo BMW w pewnym momencie zmieniło nomenklaturę nazewnictwa i nie zawsze liczba z tyłu, która była podana na klapie, oznaczała pojemność silnika. Chyba tak się skończyło to na E39 albo na E60. Musiałbym jeszcze sprawdzić. No i z takich bajerów to jeszcze muszę Wam oczywiście pokazać. Zróbmy pauzę, bo to bardzo fajna rzecz. Wyjąłem go tutaj z takiego portfelika skórzanego. Kluczyk z ekranem LCD. Jak widzieliście, wóz się zamknął i Wam pokazywuję odblokowanie. Przesuń do góry, możecie sprawdzić zasięg, ustawić sobie klimatyzację, czy nawet pewnie też sprawdzić, jeżeli auto się ładuje w domu, w garażu, czy już jest naładowane. Ładnie to wygląda, naprawdę jest to dobrze wykonane, chociaż jest dość duży. No i trzeba też pamiętać o tym, no żeby go nie zniszczyć, nie zdrapać, do niego jest taki skórzany futerał, dlatego wygląda bardzo dobrze. No i oczywiście też można otworzyć sobie klapę, bo klapa jest otwierana elektrycznie. No i mogę Wam pokazać bagażnik, no i ten przewód do ładowania. Bagażnik, wiadomo, jak to w hybrydzie, będzie trochę mniejszy, bo gdzieś ten akumulator musicie wrzucić. Po bokach dość duże schowki, tutaj akurat jest to zamknięte. No i tu jest podwójny i tu macie cały ten przewód i ten konwerter prądu, aby sobie auto ładować w domu. Ja go naładowałem do pełna, trochę pojeździłem. Ładowanie chyba trwało około 3 godzin. Tu jeszcze widzieliście kamerę. No i fajnie wyglądający kierunkowskaz. Dla mojej mili, nagrajmy sobie serwisy. Taki plus, że w BMW jest tutaj wszystko podane. Ale najpierw pokażę Wam jego ostatni TIF. Przegląd był ważny z 24 roku. Jak widać, do sierpnia przy 153 przez ten czas przejechała. Ile? Przez 2 lata? Prawie 50-60 tysięcy. No, przebieg jest ciut większy, no ale oczywiście dzięki temu będzie niższa cena. A to jest dla niektórych bardzo ważne. Jedni płacą po 40-50 tysięcy więcej, żeby mieć niższy przebieg. Drudzy chcą po prostu mieć ten model i to wszystko. Ale zacznijmy od tego, co jest bardzo ważne. Przeglądy w BMW. Widzicie wszystko, co było robione po kolei. Fajne, bo to zapisuje ładnie. Wszystko, jak widać, w jednym serwisie. 34, 69, 100, 106, 134, 153, 167, 201. Więc wszystko jest porobione. Teraz ma 214, więc jeszcze troszeczkę można na tym zrobić kilometrów. Wejdziemy sobie, jak widać, już woła na nas na wymianę, na badanie techniczne, żebyśmy po prostu odwiedzili BMW i wymienili płyn hamulcowy. Ale do tego jeszcze jest sporo. Można sobie zobaczyć poziom oleju silnikowego. Jest ok. Spocznij pomiar, ale trzeba jeździć pół godziny. Ja pół godziny jeździłem. BMW Wam pokazała, że wszystko cacy. No i tutaj jeszcze macie parę
pierdół. BMW zawsze miało dużo informacji. Odpalicie to w Audi, aż tyle was tutaj nie bombarduje. A tutaj w BMW możecie sobie postawić bardzo, bardzo wiele rzeczy. Ale przejdźmy sobie do środka i opowiem wam o wnętrzu, bo mamy tu oczywiście sporo fajnych rzeczy. Ten ekran jest dotykowy, jak widać. No i widać też oczywiście na telefonie, że jest dobrej jakości, bo delikatnie mryga tu w obiektywie, ale na zewnątrz oczywiście tego nie widzicie. Możecie sobie sprawdzić też radio, inne podzespoły, nawigację. Wejdźmy sobie w nawigację, prowadź cele adresu, ale zobaczymy sobie mapę. Mapa naprawdę bardzo czytelna, ekran bardzo dobrej jakości, podoba mi się. Przechodzimy niżej, tutaj mamy klimatyzację dwustrefową i obsługę radia. Tak jak mówiłem wam wcześniej, jest sporo przycisków fizycznych, nie tak, że tylko macie tutaj ekrany dotykowe. Ładnie to dosyć wygląda. Tutaj możecie sobie zwiększyć siłę nawiewu, tu wyłączyć podgrzewanie fotela, dość czułe, nie ma z tym problemu. A tu weź menu obsługi klimatyzacji, bo klimatyzacja również jest z tyłu, a tu przyciski do obsługi radia. I chociaż wyglądają, wiecie, no takie dotykowe, są fizyczne. Duży plusik, jak dla mnie, jakbym miał zmieniać samochód na nowszą generację. Tutaj lusterko też jest wsteczne z fotochromem, bardzo fajnie zaprojektowane, z niską ramką. Ładnie też zaprojektowana ta lampeczka. No i jak wam wspominałem, jest też szyberdach. Właśnie tu go otworzyłem. Samo to i możemy go uchylić i odsunąć, czy nie odsunąć. Chyba tylko tak jest. Nie. Ale to jeszcze mam. Sprawdzę. Tutaj oczywiście wybierak zmiany kierunku jazdy. Sprytnie to wymyślili, że kiedy robicie sobie tak, klikacie tylko P i z każdej pozycji wam przyrzuca z D czy z R, nie musicie przerzucać, od razu zatrzymuje samochód. Tutaj wybieracie tryb jazdy, tu macie auto hold, tu macie iDrive'a. No i tu oczywiście wybieranie systemu e-drive, jak ma mocno oszczędzać baterię. Tu wam poklikam, pokażę. Widać wszystko, co tutaj jest do wyboru. Ach, wyskoczyłem standardowo, czy jak przyzwyczajony troszeczkę z innych samochodów, ale tu patrzcie, auto e-drive, max e-drive i kontrola baterii. No i tutaj macie tryby jazdy. Oczywiście też się zmienia wam wyświetlacz na liczniku środkowym. No i tu macie sport. Dobra, tu już wam opowiedziałem. Kierownica bardzo ładnie zaprojektowana, gruba, BMW-ki jakieś miały zawsze te kierownice grube, już pamiętam B36, gdzie było to serducho, też te ramiona są dużo grubsze niż w niektórych autach. No i tutaj fajnie airbag obszyty skórą, tu macie sterowanie tempomatem aktywnym, no i sterowanie radiem, telefonem, takimi rzeczami. Tu wam pokazuję, ile wam zostało zasięgu na prądzie. No i tutaj jest element fizyczny w tym całym wyświetlaczu. Ładnie jest to zaprojektowane, naprawdę mi się bardzo podoba. Tutaj też satyny, światła automatyczne, włączanie przeciwgielnych, tutaj obsługa automatycznych świateł. Tutaj jeszcze wam pokażę boczek też ładnie składane lustereczka, no i fotele z pamięcią. Proszę, lusterka się ładnie składają. Bach. No i nagłośnienie Harmana Kardona naprawdę gra świetnie, muszę przyznać, że nie ma się do czego doczepić. Tu macie jeszcze kolejny schowek. No i pokażę wam mój boczek fotela w idealnym stanie, mimo 217 tysięcy, no bo po prostu takie auta robią te przebiegi na autostradach, nie po mieście. No i tutaj duży dość schowek, proszę bardzo. Możecie nawet sobie jeszcze USB-ka podłączyć. Ogólnie autko bardzo czyste, bardzo przyjemne. Nawet te wykładziny na dole nie są zniszczone. Cóż jeszcze? No z tyłu tyle jest mniej więcej miejsca. Tu macie panel do obsługi klimatyzacji. I tu takie jeszcze widać zgrubienie na lampkę od tylnego przedziału siedzeń. Design mi się podoba. Naprawdę podobają mi się te srebrne linie przetłoczenia, które przechodzą nad klamką, tutaj do tej listwy środkowej, kolejna linia srebrna. No i tutaj też macie te sreberka w tym liczniku, tutaj tak samo. No i oczywiście to takie ambient oświetlenie na niebiesko też prezentuje się dobrze. No i ten airbag skórzany, naprawdę klasa sama w sobie. Te pianoblaki
też już od lat stosowane, ale nie nudzą się. No i fajnie ta lampka, już przed chwilą Wam pokazywałem, zaprojektowana. Trzeba przyznać, że BMW w końcu poczyniło lepsze kroki, żeby ten samochód wyglądał według mnie ciekawiej. Jeszcze możemy go spróbować odpalić, ciekawie czy ruszy na prądzie. O, od razu Wam pokażę jakość kamery. Ruszył sobie normalnie. Kamera bardzo dobrej jakości. Ja mam w Audi gorszą. No i się już oczywiście zatrzymał. Teraz jedziemy chwilkę na prądzie, ale nie będę się tu kręcił po parkingu, bo po co? Tu Wam oczywiście również pokazuję zasięg, ile zostało paliwka do końca. Proszę. No i muszę jeszcze delikatnie umyć wyświetlacz środkowy, bo jak widać są jakieś mazy na nim. No i klikamy park i od razu nam przerzuca na parking bez żadnych tutaj wachlowań. No i tu jeszcze macie taki wielki schowek na kubki, no i indukcyjne ładowanie telefonu. Cóż, no chyba o wozie powiedziałem wszystko, tak co mi się zdaje. Będziecie mieli pytania, oczywiście możecie je zadać pod filmem. Przy okazji również możecie go polubić i zasubskrybować kanał, bo będzie pojawiało się dużo ciekawych samochodów i mam nadzieję, że któryś Wam przypadnie do gustu. Pamiętajcie, że wszystkie samochody u mnie są opłacone. Macie możliwość wykupienia gwarancji do roku czasu. A jeżeli samochód z danego filmu się sprzedał, mogę Wam poszukać kolejnego podobnego na zamówienie, albo potem, no, po prostu odezwijcie się na moich mediach społecznościowych, na Instagramie czy na Facebooku. Jest to Mavkar Auta. Tam może akurat mam coś takiego, co potrzebujecie i nie będziecie musieli nawet szukać tego w ogłoszeniach, bo mam wiele samochodów, których jeszcze nie wystawiłem. Chcecie zobaczyć, co jest aktualnie wystawione? Wbijcie na mavkaratomoto.pl i pamiętajcie, że jeżeli nie macie tego auta, jak dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach, mogę go Wam dostarczyć na lawecie. I oczywiście można wykupić gwarancję do roku czasu. Pozdrawiam, to by było na tyle. Cześć!